Dobry wieczór w nowym roku. Patrzcie, zagadka dla niewtajemniczonych. Pokazuję i objaśniam. Mierniczek, taki mały, fajny, skromny. Wzmocnienie HFE-122. Prąd płynący przez tranzystor, emiter-kolektor. 600... napięcie płynące między emiterem a kolektorem 656 mV. BD-139. Nie za bogato. O, wzmocnienie wzrosło. 176, ale za to napięcie zmalało. 538. 140. O, podmuchamy. Zaczyna spadać. 144, ale napięcie bramki rośnie. O, 144, ale już mamy 06 V, no. 616. 626. Wzmocnienie dalej, 143, no, spadło o 1. Temperatura letni. Co wy na to? Wzmocnienie wzrosło. I teraz nawet, jeśli go dobrze schłodzimy, wzmocnienie spada. Zimny. I napięcie rośnie. Tak właśnie zachowuje się tranzystorek NPN polski CEMI BD-139 kreska 10. I tu mamy drugi. Musimy dobrać takie same wzmocnienie. Patrzcie, wzmocnienie tylko 53. O, będzie lipa. 649 mV. No to dobierzemy sobie tego. O, a co mu tutaj? Czekajcie moment, bo się zepsuł. Będzie chyba czas na naprawę. Co mu? No dobra. To ty tak, to ja ciebie tak, no podładuję. Troszkę. Chyba, żebym przedobrzył tym palniczkiem. A może i nie, słuchajcie. Okej, musiał się zresetować. Dobra, wstawmy sobie tego. ...61 i 641. Nie za bogato. 109 hef, 543. I zacznie spadać. 88, 543. W sumie one nie muszą być sparowane, bo to jeden będzie zabezpieczał prąd spoczynkowy w lewym kanale, drugi będzie prąd spoczynkowy w prawym kanale. Chodzi mi o rozbieżność. No, jest letni i rozrzut napięcia, bo to chodzi mniej więcej o same napięcie w tym. To będą nasze takie czujniki temperatury. Dobra, weźmy sobie tego, bo ten troszeczkę ma za małe wzmocnienie. 66, 631. No, ten może będzie lepszy. Zobaczymy, jak szybko reaguje. 431. O, pięknie. Ten będzie pasował. Słuchajcie. Delikatnie letni. I mamy 500. No to okej. Okay. To wstawiamy ten dwa. Wiecie, co to? Made in Poland. W następnym odcinku będzie filmik z budowy. Z przebudowy. Toski 305 chyba, czy tam 303.
Amplituda eratoska 303. O, ale będzie wzmak. Dobranoc.